Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i mamy to, 9:15 minęła na zegarach, czas na temat dla reportera. Środa, 24 dzień kwietnia, jest jak zawsze Jarek Adamek, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie i zapraszamy. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. I co? 65 529 55 29. Numer do dyspozycji już został wybrany przez słuchacza, zatem odbieramy telefon, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja dzwonię, żeby opowiedzieć o sytuacji, która mnie wczoraj spotkała na leszczyńskim torze. Pojechałam, ponieważ jestem po operacji, miałam włożony dren, po czym ten dren był wyjęty i zrobiło mi się zgrubienie, co mnie zaniepokoiło. Pierwsze, na rejestracji panie nie wiedziały, czy mam iść na pomoc wieczorową, czy na SOR. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Potem przekierowały mnie na rejestrację SOR, gdzie była bardzo nieprzyjemna pani rejestratorka. W ogóle mnie nie zarejestrowała, po czym lekarz, który miał wczoraj dyżur, nie będę mówić nazwiska, bo niestety nie mogę, przyszedł do pokoju triażu, rozerwał mi ranę bez żadnego znieczulenia, bez żadnych narzędzi, zrobił te rękoma, bez żadnych leków, w ogóle bez żadnej rejestracji, tam nie ma nawet wzmianki, nie dostałam żadnego dokumentu, że byłam zarejestrowana, wypuścili mnie do domu. Dzisiaj jestem w drodze do szpitala do Gostynia, gdzie zostanie mi udzielona pomoc. Po czym, wie pan, co mnie najbardziej zbulwersowało? Pani rejestratorka, która powiedziała, że żyga tymi ludźmi, którzy tam przychodzą. Jak jej się nie podoba, to na produkcji w Eurokomforcie potrzebują. Tam się narobi. No. Jest to dla mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja. Do tej pory naprawdę nie narzekałam na leszczyński SOR, ale to, co mnie wczoraj spotkało, to moja noga już tam nigdy nie powstanie. Wolę jechać do szpitala oddalonego o ileś niż na leszczyński SOR. No, faktycznie bulwersująca sytuacja tu. To, co pani mówi, no... Już nie wiem, czy to jest ciągle ta sama pani... Wydaje bo mi się, że to już były skargi na, że tak powiem, obsługę w rejestracji. Nawet była jedna historia, że z, no nie wiem właśnie, czy z tą panią, ale z osobą rejestrującą miała być przeprowadzona rozmowa taka, wie pani, no, dyscyplinująca po prostu. Więc nie wiem, czy to jest ta sama osoba, czy to po prostu powiem tylko tak. Standard. Mogę powiedzieć, że ta z wyglądu. Pani jest chuda, ma kręcone czerwone włosy, tyle mogę powiedzieć. I wie pan co, no ja leżałam, zbijałam się z bólu w tym pokoju triażu, bo mówię, jeszcze mąż zapytał, czy dostanę jakiś dokument, że tam byłam, to pani powiedziała, że jak mu się chce czekać kolejne 4 godziny, to proszę bardzo, iść do lekarza. Najgorsze jest to, że ja teraz nie mam żadnego dokumentu do gostyńskiego szpitala, że tam w ogóle byłam, że to mi zostało rozerwane, bo naprawdę... Ja myślałam, że tam dostanę pomoc. Mój pies, jak pojechał z łapą rozwaloną do weterynarza, dostał lepszą pomoc niż ja wczoraj na leszczyńskim torze. No, weterynarze to w ogóle jest świetna firma. Ja już też sam zawsze... Właśnie się zastanawiam, czy następnym razem nie uda się do weterynarza. Też mają znieczulenia i pewnie bardziej pomogą. Mhm. Ja też przypominam, że może pani oczywiście poskarżyć się do NFZ-u w tej sprawie, bo to... Oczywiście, państwo... ja doktorowi tego nie odpuszczę. Mhm. Będę tą sprawę ciągła dalej, bo no sytuacja naprawdę dla mnie po pierwsze była bolesna. Ja dzisiaj nie mogę dojść do siebie, gdzie w domu mam dzieci, które chcą mieć zdrową mamę. No tak. No zdrowia to pani życzymy oczywiście i mamy nadzieję, że to wszystko się dobrze skończy, natomiast no tutaj ta sytuacja, ojej, no trudno ją skomentować jakkolwiek spokojnie, o, skomentować. No dokładnie, no dobrze. A teksty pani w rejestracji, że ona żyga ludźmi, to naprawdę są nie na miejscu, bo naprawdę jak jej się tam praca nie podoba, to niech idzie, przepraszam za wyrażenie, zapierdalać... No gdziekolwiek, gdzie się po prostu, nie wiem, nie ma bezpośredniej styczności z ludźmi, no
To przy okazji to jest oczywiście wizytówka całej firmy, tak? Bo to jest osoba, z którą się spotykamy, tak? Tam pracuje kilkaset osób, ale to jest ta pierwsza osoba na wejściu, którą spotykamy, więc jeżeli tu to spotkanie tak wygląda, to oczywiście ciąży to na całej firmie tej oto właśnie. No cóż, pozdrawiamy serdecznie dyrekcję Leszczyńskiego Szpitala. No cóż, poprosimy o to, żeby może pan dyrektor był łaskaw wyjaśnić z personelem, jak to wygląda. Jak rozumiem, było to wczoraj wieczorem, kiedy to pani się tam zgłosiła, to tam chyba nie było jakiegoś problemu z ustaleniem, kto tam wtedy pracował. 65 5 29 5 5 29. I to jest numer do studia. Zapraszamy serdecznie kolejnych słuchaczy. Do 9.45 jak zawsze temat dla reportera, więc czekamy na kolejne połączenie. Linia w tej chwili jest wolna. Proszę skorzystać z tej możliwości. A już było kilka pochwał pod adresem Soju i już mówię, na pewno w takim razie coś tam dźgnęło i się zmienia, ale jak słyszycie, może nie do końca. Dobrze. Zaczęliśmy od trudnego tematu, chociaż wcale nie jakiegoś nowego. Mamy kolejny telefon. Tak, jest kolejne połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko potwierdzić, ta pani, która przed chwilą do was dzwoniła, to ma słuszną rację. Widzę, że w Leszczyńskim Szpitalu się właśnie dzieją od pewnego czasu niesamowite rzeczy. Ja mam również taki przykład w rodzinie, że siostra moja poszła praktycznie o własnych siłach do szpitala, a w domu jest w tej chwili leżącym wrakiem. Także mi się wydaje, że powinny jakieś organy kontrolujące zainteresować się tymi sprawami wszystkimi, bo tam się coraz gorzej dzieje. Okay, ja bym... Dziękuję bardzo. Znaczy, no znowu, no, rozróżnimy dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest oczywiście kwestia zdrowia, leczenia i tego, czy pomogą, czy nie pomogą. Są oczywiście takie choroby, gdzie raczej się, no, nie ma szans na pomoc. Natomiast no, tu najbardziej mnie dziwi ten sposób odnoszenia się do pacjentów, którzy są przecież zdenerwowani, którzy są też w stresie. No i trzeba wyjątkowo i takiej wyrozumiałości, empatii, żeby właśnie dobrze ich przyjąć. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię odnośnie pani, która dzwoniła odnośnie pomocy lekarskiej w Leszczyńskim Szpitalu. Chciałam powiedzieć, że 15 lat temu dopadła mnie taka sytuacja, że pojechałam z mężem na SOR, nie chcieli go w ogóle przyjąć. Pojechałam do Poznania. W Poznaniu wykryli nowotwór pierwotny, wątroby. I po 15 lat temu zmarł po miesiącu wykrycia choroby. Mhm. I żadnej pomocy nie uzyskał, bo powiedział, pan doktor powiedział, że jest za 5-6, że przyjmuje lekarz rodzinny jeszcze. Mhm. Taka sytuacja. Okej, dobrze, dziękuję pani bardzo. No cóż, dzisiaj nam może się pojawić temat dominujący. Okej, no jak to jest z tymi sprawami związanymi z lekarzami, też oczywiście błędy pewnie popełniają. Natomiast mówię, no tutaj bardziej kwestia tej odpowiedniego podejścia. Na dzień dobry. Mamy kolejny telefon. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja też chciałam zadzwonić w sprawie SOR-u. Mój mąż dostał skierowania od lekarza kardiologa w bardzo krytycznym stanie, żeby go przyjęto na SOR-ze. Mąż 2 godziny czekał, by zrozumiały to, że badania i to wszystko, prześwietlenia i miał. Był na SOR-ze i za 2 godziny, po 2 godzinach wyszedł z tego i mówi, że lekarz go wypisał do domu. Więc weszłam na SOR i pytam się, jak może to być, że lekarz, kardiolog, który męża skierował na oddział SOR-u w ciężkim stanie, jak można go do domu odesłać i poproszę z lekarzem ten, który męża badał. Wyszła pani doktor, nie będę mówić też nazwiska, bo no trudno, wyszła i zamiast, ja do niej mówię, pani doktor, poproszę mi powiedzieć, chciałabym rozmawiać z lekarzem ten, który męża przyjął i powiedział, że może iść do domu.
pani doktor mi powiedziała, zaczęłam do mnie krzyczeć i mówić, niech się pani zamknie, niech się pani zamknie. A ja mówię, pani doktor, ja jak, dlaczego mam się zamknąć? To niech pani na mnie nie krzyczy, nie krzyczy. A ja mówię, ja nie krzyczę, jestem zdenerwowana i chcę z lekarzem rozmawiać, ten, który męża odesłał do domu. No to pani doktor mi odpowiedziała, że mam zamknąć pysk. No to dobrze, ja mówię, że ja ze SOR-u nie wyjdę, bo weszłam na środek. Poszłam do męża do łóżka, podeszłam i powiedziałam mu, żeby nie ważył się wychodzić do domu na ten. No to po dwóch godzinach przyszła inna pani doktor, zawołała mnie, powiedziała, że mąż jest do góry skierowany na oddział wewnętrzny. No to dobrze. Na oddziale wewnętrznym był ten sam pan doktor, który męża odesłał, nie chciał go przyjąć na oddział. Powiedział mu jeszcze, że jak był na SOR-ze, go badał, że po dwóch godzinach, jak będzie się źle czuł, to ma przyjść z powrotem. No, na SOR-ze okazało, do góry się okazało na oddziale wewnętrznym. Mąż mówi, no dzień dobry panie doktorze, i jak mówi, jednak przyjęliście mnie na ten oddział. A pan doktor wzdrygnął ramionami i mówi, no i co? Po jakimś czasie przyszedł, wziął dokumentację, męża osłuchał i mąż został podłączony pod tlen, pod tlen. No. Był w bardzo ciężkim stanie. Przeleżał 10 dni. Mało tego. Wyszedł ze szpitala po 10 dniach z gorączką, z zapaleniem, zatruciem. I do dziś, na dzień dzisiejszy jest w bardzo ciężkim stanie. Mm-hmm. I pytam się, jak może lekarz tak traktować pacjenta? Pacjentów traktują po prostu jak jakieś śmieci. Napisałam na mailu do szpitala, że chciałabym porozmawiać z ordynatorem, złożyć skargę, ale do dziś nie dostałam żadnej odpowiedzi. Ja przypominam państwu o tym, że można składać skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia, który tak naprawdę przekazuje państwa pieniądze z ubezpieczenia właśnie do placówek medycznych. W związku z tym ma też możliwość kontrolowania, czy wszystkie procedury są prawidłowe, czy wszystko jest zgodnie z zasadami. W związku z tym, ja to zawsze państwu powtarzam, w sytuacji, kiedy uważacie, że zostaliście źle potraktowani, kiedy uważacie, że doszło do jakichś właśnie takich sytuacji, no niekoniecznie fajnych, można w Narodowym Funduszu Zdrowia na Placu Kościuszki, to jest, przypominam, w Pałacu Sułkowskich, tam gdzie paszporty się załatwia, dokładnie naprzeciwko, tam można taką skargę złożyć. No dobrze, dziękuję bardzo. I co, dzisiaj będziemy mieli dzień narzekania na lekarzy. Dobra. Jest kolejny dzień telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witam, panie Jarku. Słucham. No witam z biskupizny, panie Jarku. Dzień dobry. No, Krobia, okolice. Okej, co tam? Panie Jarku, chodzi mi o parking w Miejskiej Górce przy targu. No to biskupiąc w Miejskiej Górce, co robi biskupiąc w Miejskiej Górce? Miejska Górka to już prawie Chazy są. Parking przy rynku, Miejska Górka. Dobra. Parking przy Buszy. Chodzi mi o parking przy Buszy. Górka, ulica Buszy, parking. Miejska Górka. I co tam z tym parkingiem? No panie Jarku, dziury, zawieszenie siada. Ulica Buszy, dziurawa. Miejska Górka, tak. Dziurawy parking. No cóż, pana burmistrza Skrzypczaka trzeba będzie pozdrowić w takim razie i pytać, czy a mają... Naprawdę, fajny targ, ale dziury. No, dobra, okej. Parking przy ulicy Buszy w Miejskiej Górce, dziurawy. No proszę, dziękuję bardzo, pozdrawiam ziomka i cóż, mały oddech od historii medycznych. Ale czekamy na kolejne telefony. Jeszcze do przerwy kilka chwil, więc jedno połączenie na pewno zdążymy odebrać i posłuchamy, co tam u was jest tam telefon. U was? Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry, słucham pana. Halo? No halo, no. Też odnośnie szpitala naszego, taki numer powiem. Byłem miesiąc temu z teściem na prześwietleniu RTG stopy. No i miał na skierowaniu lewą nogę. Odbieram tydzień później wyniki, było zrobione prawej strony. No a nie wiedział, którą nogę podkłada pod ten aparat? No też, jakby powiedzieć, też tu ma 70 lat, więc myślę, że tam też piguła na skierowaniu powinna zobaczyć, która noga, nie? No, pewnie było, no okej, no tu pomyłka, no zdarza się. No ale nie, dobrze, jedziemy drugi raz, dwa tygodnie później też trzeba zawieźć teścia.
No i odbieramy tydzień później skierowanie i zdjęcie było zrobione w skarpecie, też niewidoczne. Okej, okay. No, dobrze. No, więc ale naprawdę też... Naprawdę prześwietliło tę skarpetę? Czy taka była już, że nie dało no, się? No, bez skarpety i bez skarpety trzeba zrobić, nie? Bez skarpety. No. Słuchajcie, ale, no, ale w sytuacji, jak jesteście z takim seniorem, który już właśnie no, niekoniecznie taki jest błyskotliwy, to może nawet osobiście trzeba wejść tam dopilnować, żeby tam odpowiednio się do tego zdjęcia ustawił, bo to technik, no... Znaczy ja wiem, że ci ludzie mają mnóstwo pracy, oni są zalatani, oni no, mogą się nie dopatrzyć, popełnić błąd. Ja to wszystko tak w odniesieniu do tego pierwszego telefonu, słuchajcie, to się zdarza, że można coś tam. Natomiast no, ten stosunek do ludzi, to o to mi najbardziej chodzi, żeby była taka, no ja już rozumiem, że tam nie musi Matka Teresa pracować na tej recepcji, no ale żeby to była właśnie taka osoba, która chociaż jak jest zła, zdenerwowana, ma zły dzień, to po prostu nie wywala tego na innych. No słuchajcie, ja też czasem miewam złe dni, tak? A staram się na was nie krzyczeć, kochani słuchacze. Różnie mi z to wychodzi, ale się staram. No. Dobrze, zróbmy krótką przerwę, wracamy za chwilkę. Wracamy. To druga część tematu dla reportera. W środę 24 kwietnia cały czas jest Jarek Adamek i czekamy na telefony. Czekamy. 65 529 5529. Czekamy do za 15:10. 15:10. Przypominam, dzisiaj kwadrans samorządowy. Ostatni raz w tej kadencji radni Rady Miejskiej Leszna. Nie wiem, którzy radni przyjdą, ale podejrzewam, że niektórzy rzeczywiście mogą być ostatni raz, no bo jak wiecie, troszeczkę nam się skład rady zmienia. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja do tego tematu przewodniego tutaj, który jest dzisiaj tematem, chciałem tylko powiedzieć też historię swoją. Mianowicie dwa lata temu z córką pojechałem. Mała, druga klasa podstawówki, także no wiadomo, że małe dziecko. Godzina chyba 16, bo w szkole był wypadek. Przyjęli nas około 1 w nocy. Tyle jeszcze siedzieliśmy na tym sorze. Lekarz stwierdził, w Leszyńskim oczywiście, lekarz stwierdził złamanie w kostce, wsadzili w gips. Po 2 tygodniach, jak pojechałem do chirurga dziecięcego, bo dostałem skierowanie, to stwierdził, że tam żadnego złamania nie było, więc córka niepotrzebnie chodziła w gipsie. I teraz sytuacja ze stycznia tego roku, żona miała wypadek na nartach u nas w górach. I już, że tak powiem, jako doświadczony człowiek, wiedziałem, że nie ma regionalizacji, jeżeli chodzi o sory, i pojechałem na Kościan. Proszę mi uwierzyć, że 45 minut czekania, tym 3 razy podchodziła, nie wiem, czy to była pani lekarz, czy pielęgniarka, czy rejestratorka, się pytać, czy jest wszystko okej. Zaproponowała nam wodę, także obsłużenie, w ogóle po prostu inny świat. Nie ja miałem wrażenie, żeśmy chyba trafili do innego państwa, jak byliśmy w Kościanie na sorze. Aha. Obsługa po prostu, rewelacja, to jest mało powiedziane. Czyli można, można. Włącznie z tym, że dwóch lekarzy, którzy później oglądali żonę, mówili, jakie są terminy, bo tam był bardzo poważny wypadek i musiał się skończyć operacją. Od razu sprawdzili, jakie są terminy w Kościanie. Jeżeli gdzieś po prostu szybciej, no to gdzieś tam zaproponowali jeszcze dwa miejsca i dali nawet telefony. Do tych dwóch miejsc. Także no, obsługa w Kościanie to jest po prostu rewelacja. Okej, okay. Myślę, że w Kościanie w tym momencie tam serca rosną. Dziękuję bardzo. No, tak. Dziękuję, pozdrawiam. No właśnie, bo tak chciałem mówić, że tam jest sytuacja jakaś taka złamaniowa, wiecie, nie zagrażająca życiu, no to tamten chory jest troszeczkę w tej kolejce takiej wolniejszej, bo jak rozumiecie, szpitalny oddział ratunkowy, jego priorytetem jest ratowanie właśnie w sytuacjach zagrożenia i często mi różne osoby, no ratownicy na przykład medyczni tłumaczą, że na tym sorze to oczywiście, że jest tak, że jak ktoś jest zagrożeniem, to idzie natychmiast, a ktoś, kto ma coś złamanego, czyli no w sensie, wiecie, no nie ma tego zagrożenia życia bezpośredniego, no to musi trochę czekać. No ale tutaj to porównanie z Kościanem, czy ktoś jest w stanie mi to wyjaśnić? Czy tam jest mniej przypadków na przykład i się nudzą tak bardzo, że jak ktoś przyjdzie, to go traktują jako mile widzianego gościa? Nie, no Kościan to całkiem spory wyjątek, spory szpital, więc myślę, że tam rzeczywiście nie brakuje przypadków, a jednak, jak mówił słuchacz, można się inaczej z nimi obchodzić. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy.
Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja bym mógł prosić o kwiaty i motyle dla pań Szczebnicy bardzo uprzejmych? A pani z czego? Szczebnicy. Byłem na prześwietleniu, były bardzo uprzejme panie. Byłaby ganią, a pochwalić... A pewnie. To, ale to gdzie pan był? W jakiej placówce medycznej? W Szczebnicy, w szpitalu. W Szczebnicy? W Szczebnicy. Bardzo uprzejme panie. Naprawdę tak, jak tu pan przed chwilą powiedział, inny świat. Okej. W Trzebnicy. Dobrze, dziękuję bardzo. Miałem przez chwilę właśnie wątpliwość, o jaką miejscowość chodzi, ale to jest Trzebnica. Trzebnica, tak. Trzebnica, tam jest też przy okazji, polecam, przepiękna bazylika. Dobrze, kwiaty i motyle dla pań z Trzebnicy. Nie wiem, czy nas w Trzebnicy słychać, bo tam wzgórza trzebnickie są, więc może nas słychać. To dla pań z rentgena, jak rozumiem. Na to wychodzi. Proszę bardzo. No dobrze, mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy i słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Do pana Jarka? Tak, słucham pana. Witam, panie Jarku. Biskup zna, tak jak to przed chwilą poprzedni słuchacz mówił. Mam taki temat. Ulica Klonowa, Krobia. Krobia, ulica Klonowa. I co na tej Klonowej? Kojarzy pan tą ulicę? W tym momencie niekoniecznie. Nie bardzo. A ulica Dworcowa? Dworcowa kojarzę. No właśnie. Jest to się bardzo. Poznamy się, nie tylko z widzenia, ale znamy się. A gdzie jest Klonowa w okolicy Dworcowej? No blisko pana rodzinnego domu. To chyba jakąś nową ulicę tam wytyczyli. Pierwsze słyszę. Panie Jarku, te nowe osiedla, które tam są w tej chwili. Okej, dobra. No i co tam na tej Klonowej? Tak, tam jest ulica Klonowa. Fajna droga, fajnie wyrównali na wiosnę. Natomiast wysypali takim kruszonym kamieniem i byłem w gminie u jednej pani, którą poprosiłem, czy nie dałoby rady tego wyrównać z tego względu, że jest to tylko wysypane i ta droga wygląda tragicznie. Z tego względu, że tam rowerem nie idzie jechać, to można sobie koło rozwalić. No, wyobrażam sobie. Pieszo, to można sobie nogę skręcić. A pani udzieliła takiej informacji, że nie przyjechali po wyrównaniu walcem z tego względu, że mieszkańcy prosili, żeby nie jechać, bo pękają ściany w budynkach, w domach. O! Czyli, ale bo ja właśnie miałem mówić, że przecież to trzeba z czymś przewalcować, a no tutaj właśnie. Mieszkańcy... Jeżeli rozkupujemy kruszony gruz, to wiadomo, dobrze było czymś to przewalcować troszeczkę i tak dalej. No to było zostawione, jak było zostawione i to oni by teoretycznie samochody mają ujechać. Jak na razie tak kwestia 2 miesięcy i to po prostu są takie szpiczaste, wystające kamienie, że to po prostu jest tragedia. Ja byłem w gminie 2 tygodnie temu. Pani stwierdziła, że tam przejedzie, sprawdzi, którą serdecznie panią pozdrawiam, bo na razie podejrzewam się, że się nie pojawiła, bo się nic z tym tematem nie dzieje. Aczkolwiek idzie ciepło, dzieciaki na rowerach chcą jeździć. Ja osobiście też na rowerku chciałbym pojeździć, ale... No tak. Na tym odcinku trzeba naprawdę rower prowadzić, bo jechać nie da. Komunia będzie za chwilę, to tam będzie więcej rowerów. Dokładnie. Dokładnie. Dobrze, no to pozdrawiamy serdecznie panią z magistratu. Panie Jarku, jeszcze jeden temat. No. Z tej ulicy Klonowej wyjeżdżamy na ulicę Dworcową. Też tej pani to zgłaszałem. Też pani stwierdziła, że jej przejedzie, zobaczy, czy tak faktycznie jest. Wyjeżdżamy do ulicy Dworcowej. W lewo mamy Nagrabianowo, w prawo mamy do ulicy Powstańców Wielkopolskich. No. Od lewej strony od Grabionowa, czyli ze 100 metrów przed pana domem rodzinnym, są takie zarypiaste, duże, nie wiem, czy to lipy, kasztany. Morwy. No, takie duże drzewa. Morwy. I teraz, żeby wyjechać z ulicy Klonowej na tą ulicę Dworcową, to patrząc od lewej strony od Grabionowa, czy ktoś nie jedzie, to niech pan mi wierzy, że trzeba wysunąć się przodem auta minut do połowy jezdni, żeby zobaczyć, czy tam auto nie jedzie z tamtej strony, dlatego że te drzewa są tak duże i tak obrośnięte liśćmi, że nic nie widać. Pierwsze
odpowiedź pani było: lipy czy tam drzewa nie do ruszenia. No okej, jak nie do ruszenia, no to by trzeba pomyśleć nad jakimś lustrem. Aha. Żeby to było, ten wyjazd był na tyle bezpieczny, żeby to szło spokojnie wyjeżdżać, bo to kwestia czasu dojdzie do jakiejś tragedii, bo tam nie tylko wyjeżdżam ja, wyjeżdżają inni mieszkańcy, który każdy jeden drugiego podpuszcza, że trzeba coś z tym zrobić, ale nikt tak za bardzo nie ma odwagi, żeby to... Dobrze, czyli ogólnie wnioskuje pan o lustro na skrzyżowaniu Klonowej z Dworcową i wyrównanie ulicy Klonowej. Nie ubijać, bo pękają ponoć ściany, więc nie wiem. No jak mieszkańcy sobie nie życzą, no to ja przepraszam, no wola mieszkańców jest tutaj... Wiecie, no, ktoś tam chce wybory wygrać, no, zawsze, więc dobrze. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Ja wam powiem, że 50 lat nie było tam skrzyżowania Dworcowej z jakąkolwiek ulicą, a tu nagle, proszę, Klonowa, Dworcowa. Kim był Klonow, nie wiem, kim był Dworcow, wiem. No dobrze, jak mi się tu krobia zmienia, panie kochany. I zmieniamy też słuchacza, może słuchaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja też bym chciała dodać kilka słów na temat naszego leszczyńskiego szpitala. Już. Odnośnie właśnie mojego taty. Pojechaliśmy zrobić zdjęcie RTG. Zdjęcie się odbyło, badanie się odbyło. Przyjechaliśmy do domu, po tygodniu odebrałam wynik zdjęcia i na zdjęciu pisze, że pacjent był w skarpetce i zdjęcie nie wyszło. I teraz taka jest sytuacja. Tata jest osobą niepełnosprawną, mieszka na trzecim piętrze, jest ona to uciążliwe, żeby przyjechać na badanie, żeby go tam zawieźć, ale przyjechaliśmy, zrobiliśmy badanie. Pani, która tam pracuje, powinna tatę poinformować. Tak jak idziemy na RTG, na tomograf, czy idziemy na rezonans, powinna powiedzieć, ściągamy biżuterię, ściągamy to. Tak samo tutaj pani na RTG powinna, proszę, ściągnąć skarpetkę, widziała tatę, tak? Mhm. Więc no... No powinna, no nie będę z panią absolutnie dyskutował, natomiast no słuchajcie, jak jesteście z seniorem, jesteście z tatą, z mamą, z teściową, z teściem. Pytałam panią, czy mogę wyjść z tatą, powiedziała, nie trzeba, my sobie poradzimy. No i sobie nie poradzili, no widzi pani. I sobie nie poradzili i teraz tatę znowu ponownie muszę zabrać na zdjęcie, a tata mówię z osobą niepełnosprawną, bo gdyby nie był niepełnosprawną, to jeszcze bym jakoś to tam, dobra, okej, nie zauważyła. Można się zapomnieć, ale no w tym przypadku akurat tata jest osobą niepełnosprawną, ma 70 lat i jest naprawdę nam ciężko go zabierać na badanie. Dobrze, kochany pewnie. Tak samo jeszcze mam takie pytanie właśnie odnośnie rezonansu. Bo akurat tutaj teść był też w szpitalu, tam było podejrzenie takie może lekkiego udaru, został w szpitalu, ale rezonans został niewykonany, ponieważ był popsuty. I 7 dni leżał na oddziale, nie podawano mu nic, żadnego leku i po 7 dniach dopiero, jak naprawili rezonans, zrobili mu badanie. Ja mam takie pytanie, a osoby, które naprawdę są takie ciężkie przypadki, czy one też czekają za rezonansem, kiedy naprawią, czy po prostu gdzieś wysyłają takie ciężkie przypadki, żeby zrobić ten rezonans? To jest bardzo dobre pytanie, tylko dzisiaj już nie mamy czasu, żeby poszukiwać odpowiedzi. Wrócimy jutro może, ktoś, kto mógłby to wyjaśnić. Tak, ktoś mógłby to wyjaśnić. Ja podejrzewam, że jeżeli to są jakieś sytuacje właśnie bardzo pilne, kwestie ratowania życia, to pewnie się wtedy pacjenta przewozi. Natomiast jak to wygląda, może jutro nam ktoś na to odpowie. Dzisiaj w każdym razie mamy taki dzień, który zakończę serdecznymi pozdrowieniami dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie oraz pracującego tam personelu. Kochani, naprawdę ogromny szacunek dla waszej pracy. Natomiast, no, może warto parę rzeczy przemyśleć. Miłego dnia, za pół godziny kwadrans samorządowy, a kolejny temat jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.